Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym przeglądzie z modów do The Sims 2. I jesteśmy w kasie jak zwykle. Ja przejrzałam sobie kolejne 50 stron z TSR. Nie wiem w ogóle skąd biorę tą cierpliwość i siłę na tą stronę. Tym bardziej, że no, ja sobie przeglądam te ciuchy, w sensie jak wchodzę do gry, to sobie ładuję stronki, żeby to po prostu długo się nie ładowało na nagraniu, żeby to ładnie wyglądało. No i kurde, jak widzę już po prostu, że kilka ciuchów w ogóle się nie wgrało, że są same mesze bez rekolorów i w ogóle, to mnie po prostu trafia szlak, bo spędzam z 2 godziny na szukaniu tego, wybieraniu, ściąganiu, a potem po prostu część z tego po prostu wyparowuje, bo gra sobie tak coś upzdurała, więc tak, głęboki wdech i może po prostu przejrzyjmy to, co dzisiaj mam dla nas. Jak zwykle będą to pełne stroje, mam większość dla dorosłej simki, ale znajdzie się też kilka rzeczy dla nastolatek. Także zaczynamy sobie od takiej oto kiecki. Myślę, że bardzo fajna mimo tego wzoru. I jest druga bardzo podobna w innych kolorach, jakby ktoś wolał. Tutaj mamy w ogóle taki strój, nie wiem w ogóle skąd ja go wzięłam. Tutaj tak jakby bluzka się nie wczytała czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no, no chyba, że na plażę. Jest taka kiecucha również. Dalej mamy coś takiego, takie dosyć oficjalne, powiedziałabym, te stroje. Wszystkie, bo to są takie, wiecie, sukienki dosyć eleganckie, raczej nie na co dzień. Proszę bardzo. I tutaj mamy też taki zestawik ze sweterkiem po domu na luzie. I taki również oraz taki. A tutaj właśnie wygląda, jakby mi się nie wczytało, ale jak klikam na to, to zobaczcie, jest normalny strój, więc zostawiłam to. Po prostu nie ma miniaturek, ale mam tutaj różne warianty kolorystyczne takich kurteczek. I dalej mamy znowu kiecki, kto by się spodziewał. Tutaj kiecka z leggingsami. A tutaj takie troszkę retro. Stwierdziłam, że też spoko będzie coś takiego mieć w grze, może się przydać na jakąś tam uroczystość. Dalej mam w ogóle strój kąpielowy, nie wiem czemu on jest w ubraniach codziennych, po prostu myślę, że ktoś źle to ustawił, no ale trudno. I ostatnia kiecka taka elegancka. Proszę bardzo. Trochę mnie irytuje, że te właśnie rzeczy są tak pomieszane, że są w codziennych i są też w wizytowych. No zobaczcie, to jest wszystko to samo, co było w tych codziennych. O, no, nie wszystko, ale te niektóre powinny być po prostu porozdzielane i tyle. Przejdźmy do bielizny, bo bieliznę też tutaj mam. Taka oto w kropeczki, 3 warianty kolorystyczne oraz taka właśnie panterka. I mamy również koszule nocne. Takie satynowe, w różnych kolorach. No i to tamto, co widzieliśmy w bieliźnie. Stroje kąpielowe też naciągałam troszeczkę. Proszę bardzo. Oto jeden, taki drugi. Taki fajny, też pełniejszy strój. I dalej mamy, o, już po prostu... Aha, one się niczym nie różnią, tak? No spoko. No cóż, no, 4 takie same stroje, ja różnicy nie widzę, nie wiem o co chodzi, ale okej. A i mam nowe sportowe stroje. Sportowe stroje są na cenę złota, powiedziałabym, na wagę złota. Jest taki czerwony i taki biały wariant. I myślę, że wyglądają bardzo fajnie i estetycznie i na pewno moje simki będą w tym chodzić. No a w kurtkach mamy to, co było w codziennych, czyli coś takiego. Trochę te odkryte, kurde, nogi tak średnio pasują na zimę, czy tam jesień, no ale moda. Moda, moi drodzy. To może teraz zróbmy sobie nastolatkę, bo dla nastolatek, wbrew pozorom, też mam troszkę tych ciuchów. Aż się sama zdziwiłam, proszę bardzo, jest taki zestawik.
I taki również. Myślę, że na salatek to bardzo pasuje. Chociaż nad tymi butami to mi się zastanowiła, bo nie wiem, czy na salatki chodzą w takich butach. Może w dzisiejszych czasach już tak. Ale nie wiem, czy na co dzień. Proszę bardzo. Takie myślę, że spoko te zestawy. I nawet mi się podobają, powiem szczerze, bo nie zawsze są takie ładne te ubrania. A tutaj dzisiaj, o, muszę powiedzieć, że trafiło mi się. Te mi się bardzo podobają też. Zestawiki, o, to był w ogóle taki komplet. No, to takie średnie, powiedziałabym, ta bluzka jakaś dziwna. Może dlatego, że ona ma taką ciemną karnację w sumie. I to też mi się bardzo podoba. Z tymi takimi ogrodniczkami. I tutaj będziemy mieli to samo i chyba nic dalej nie mam. No tutaj sportowo, na sportowo możemy ubrać to samo, więc no. No i w sumie to było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Jak wam się podobają ciuszki z dzisiejszego przeglądu modów? Powiem wam też, że na tej stronce tym razem mam jeszcze taki problem, że nie wszystkie zdjęcia widać. Chyba przyjrzałam z 10 stron, gdzie w ogóle nie widziałam ani jednej rzeczy, więc automatycznie nie mogłam sprawdzić, czy mi się to podoba, czy nie. I co za tym idzie, też nie mogłam tego ściągnąć. Więc sporo też rzeczy ominęłam, aż myślałam, że będę musiała przeżyć 100, a nie 50 stron, żeby w ogóle mieć cokolwiek do zestawu na ten odcinek. Ale na szczęście udało mi się znaleźć właśnie tyle perełek, żeby wam dzisiaj zaprezentować i mam nadzieję, że coś wam się spodobało i znajdziecie coś dla siebie i pobierzecie sobie tą paczkę tych modów. Także oczywiście link jest w opisie. Także zapraszam do pobierania i cóż, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!